Co ty na siebie ubrałeś? Jestem krzakiem. Cześć, bro, jestem Dizisowski, a to jest In Silence, gra, w której musimy być naprawdę bardzo cicho, ponieważ w tym lesie krasuje Rake i jak nas usłyszy, to nam po prostu zje łeb. A jak nas zje, to zamieniamy się w szczura, którym możemy pomagać albo przeszkadzać naszym towarzyszom. W tej grze są różne tryby i jest też Nightmare Mode, czyli taki wiadomo, coś jak Extreme w innych takich podobnych gierkach, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak naszą ekipą gramy na najtrudniejszym trybie, to dajcie nam znać, łapą w górę, dobijajcie do 15 tysięcy i lecimy tryb koszmarny. Tak, będziemy się tutaj jeszcze bardziej bać, a jak się będziemy bać teraz, to się za chwilkę przekonamy. Jest to nasza pierwsza gra w ogóle, więc dajcie nam małą taryfę ulgową i dajcie nam też poznać gierkę, ale pierwsza reakcja jak zwykle jest najlepsza, więc lecimy. Siema. Ogólnie mamy dwie opcje, albo Rake'a bierzemy i bijemy na pyrkę, albo naprawiamy tego grata, którym tutaj przyjechaliśmy. Kół nie mamy, co ty chcesz to naprawiać? Wiecie w ogóle z tą grą, nie? To jest tak, że im więcej mówimy, macie na mikrofonie, nie? Pokazane, czy jest czerwone, czy nie. No. Im głośniejsi jesteśmy, tym jest większa szansa, że się pojawi Rake. Czyli coś czuję, że ty będziesz Darryl na tym później. Jak będziesz za mną biegł, to w szczególności będę Darryl. Ej, idzie! Ja pierniczę! Jest tam, jest tam! Gdzie? No idzie! Jak to jest na parkę? Ja myślałem, że to Rake już tam lata, nie? A tutaj Mateuko sobie chodzi. Tylko latarkę zgaś. I tam coś czerwonego jest? Czy mi się wydaje? Ale to schizuje ostro. Coś sapie z lewej strony. To, to ty. Zróbmy to od razu sapie, bo przebieg 10 metrów. Gdzie ty jesteś? Otwieramy to. O. A tu są cztery... O, dobra, czyli musimy odnaleźć kółko, krzyżyk, kwadrat i trójkąt, ta? Czy próbujesz to zrobić metodą po swojemu? Chodźcie, szukamy kółka. No, ładnie! Ładnie, gościu, co ty zrobił? Walcie w niego latarką! Biegamy! Biegamy! Co to było? Gdzie Mati? Mati zniknął w akcji, Mati! Jaki potwór chory! No bo wpisaliście zły kod! Przyszedł Rake, się wkurzył na nas i nas wyjaśnił! To akurat na mnie skoczył! Jedyne słowa odbiło! Dobra, szukamy tego kodu, otwieramy to. Ta gierka jest bardziej śmieszna niż straszna. O, dawaj to złodzieju. Ta śmieszna jest, dopóki do ciebie nie dorwie. Ej, a właśnie, pamiętajcie, że jest bateria w latarce, nie? Wyłącz to, bo biegnie. No biegnie, mówię. Kurde. Uwa, ziomek. No chory na głowę. Ta gra jest posrana. Mam pułapkę na niego, jakby co. Łapie... Ej, dobra, to wiem, jak go możemy złapać. To bierzemy później tego. Co to jest? Bateryjka. Nie mogę już pod stół wejść, proszę. Jakie kuca! Ale ja mam cały czas ten głośniczek na czerwono. Bo to znaczy, że jesteśmy głośni! Panowie, no i panie, dalej jest na czerwono. Bądźmy cicho. Nie wiem, bo mi już chyba poza skalę wywaliło. Ale mamy timer tutaj. Znalazłem, halo. Ojej, chyba niepotrzebny je zużyłem. Bo bateryjki są do tej latarki, żeby nam starczyła na potem, nie? A to chyba... Chyba musimy mówić na górę, bo się boję. Tylko tam nie będzie, gościu, ale takiego Rake'a to się nie spodziewałem. Kwadrat to jest czwórka, halo, znam. Dobra, zapamiętam, czekaj, albo sobie napiszę na tym, na podkładce. Kwadrat to czwórka. Benzynę i akumulator. Mateo. Kurde, szkoda, że to jest głośno, bo byśmy mogli odgadnąć resztę cyfr, bo to już easy by było. Aha, aha, o! Spadła tam, widzisz to? Biegnij za nim! Co się stało? No spadła z Rake'iem na dół! Zobacz, aż wywalili barierki balustrady. Ja chodźcie do tego. Ale wleciał w ciebie! Ja kupię benzynę i akumulator już. Gdzie ty to wszystko znalazłeś? Halo, ja na dole było. Wszystko jest tutaj? To bez sensu, jak my chcemy go wyjaśniać. Ale to nie jest ale wszystko, broń? Bo jeszcze trzeba ten kontener otworzyć. Ale kontenerze jest po prostu zbrojownia i tam jest broń. No to o to w tym chodzi. No dobra, no ale powiedz mi, jak wyglądało to miejsce, w którym znalazłeś kod?
Na ścianie, to? Taka blaszka daj, daj jest. On. Tutaj Przemek, tu na ścianie. A, coś takiego to było. A, no to by tego będziemy szukali w nieskończoność. Trzeba znaleźć jakiś inny domek w takim razie, żeby to chyba znaleźć. Dobra, ja mam pułapkę i fajerwerki. Kółko to jest zero, kółko to jest zero, drugie mam. Barn. Chodźcie tędy, bo tutaj jest jakaś stodoła. Co za pet? Idź to. Ale śmierdział. No dobra, zastraszyłam się. Bez gitu. Git, poszedł sobie. Gdzie jest Mateo? Jestem tobą, ja się boję takich rzeczy. No chodź do szopy. Idzie! Chodź tu, debilo. Ej, dobra, pamiętacie te dwie pierwsze te? Cyfry? No, kółko to jest zero, a to drugie kwadrat. Jakie? Czwórka to kwadrat. Chyba, że robimy na ryzyku i zgadujemy dwie cyfry. E no, idź sobie stąd, kurde, pecie, głupi. Naura. Nie masz psychy, Przemek. Nie masz... Albo naura. Nowego roku, gościu! Co ty? No puściłem fajerwerki mu! Pies wyje! Gdzie ty masz? Uff, to mi spadł na łeb! Uuu! Patrzcie co mam! Co to jest? Co masz? Ty jakiś fake? No. Biegnie tu, biegnie tu! Tutaj! Ej dobra, bo ja już mam małą baterię i szukamy reszty tych kodów chyba! Weź mnie, nie pchaj mnie, gościu! W kupie siła! Musisz szeptać! Dojdziemy. A tam już byliśmy, to jest księżyc w tego w Nowiu. Dawaj tu do domku. A już tu byliśmy. To jest byliśmy inny. Tutaj. To jest inny. Dawaj mi karpatery. Mam nadzieję, że naładowana. Demi pisze, Demi. Drugie karpatery, bierz drugie. Jedno nam starczy. Przyszedł, na górę poszedł. No co za pet? Przestańcie hałasować, mam klucz! Ej, mam fajerwerki! Mateo, masz klucz do samochodu! Mam. To wyrzucam! Masz fajerwerki! No pójdźcie później, ja idę do piwnicy! Co ty je puściłeś? Jak widzisz, on się puścił! Puścił to chyba fajerwerki! A jestem na zewnątrz! Co to było? Co ci wybiegnie? Co ty na siebie ubrałeś? Jestem krzakiem! To nara, gościu! Bo się skończyła nam bateria! Przemek! Siema, jesteś myszą? Ty też jesteś myszą! Gdzie ty jesteś? Idziemy do nich, idziemy ich powkurzać. Dawaj. Ja jestem tu, gdzie ty umarłeś. Kurde, szur! Gdzie oni uciekli? A nie wiem. O! O, dobra. To szybko dowiemy. Idę za nim. Jak ten rake w ogóle wygląda? Ojej. Dobrze, patrz! Michaś? Michaś! Siema, witam gangu szczurów! Łeb ci urwało, chłopie! Ale to fajnie wyglądało, jak wy tam padliście we dwójkę. No, bo już nie było baterii w tej latarce. To dlatego? Myślałem, że to Mateo to jest kruk. Że ten, no Mateo się na mnie patrzy, jak obie są fajnym... Siema, szczur. Fajną szczurką. Jeden po drugi. Chłopie na głowy. Witamy, Mateo. Mateo. Lecimy AI difficulty dam na hard po prostu, a reszta dam takie, wiecie, lekko nubskie, żebyśmy mieli czas dobrze to ogarnąć. Lecimy! Tam i mówię. Ej, nie mogę! Poważnie, Kozaj mówi naraz, to jest człowiek. Dobra, to będziesz tak grał. Dobra, ja jestem szefem, ja znam okolice.
I czym się rzuca? Gdzie jest w ogóle auto? Potrzebujemy jednego klucza, bateryjki, trzech kół, jednego paliwka. Dobra, za mną ekipa. Siema, krzak. Jak pieska uratować? O, piesku, atakuj. Ale on będzie czekał, kurwa. Ale pieska trzeba uratować. No i potwór go zeżre, kurde. No on zeżre potwora, gościu, to jest prawdziwa bestia w tej grze. O, jest bateryjka, gościu. Też mam baterijkę. Nice! Dobrze, jak już robimy imprezę, to na całość od razu telewizor odpalmy. Niech tu przyjdzie. Debilu! No i wszedł. Biegnie! Chyba się sam przestraszył, bo tak głośno było. Jest bateria, ale... A, mam pełną. Ja mam car baterii też. No to ja mam dwa razy fuel. Ile baterii tu jest nagle? Cholerne pluszaki, nienawidzę! O, wszystko od razu, niech hałasuje. W tej grze nie da się być cicho. Czemu nie wziąłeś tego karbatery? Ja mam jedno. Już starczy. Idę zanieść na szybko i zaraz wrócę. Ja mam fuel. O, tu jesteś chwilę. Dobra, to mamy fuel. Mamy bateryjkę. Czekajcie na mnie. No to chodźcie, idziemy. No to wszyscy, czy może w research od razu pójdzie? Dobra, zostań. Ale i tak mam mapkę, no to co za różnica. A widzieliście w ogóle tam kod? Nie, bo na górę trzeba było wejść. Ty, tu z prawej strony? Tu byliśmy? Byliśmy. Ty do samochodu wracamy. Dobra. Zasłoniłaś mi widok na baterii, nie mogę jej naprawić. No kurde! To nie ja. Skończcie się bawić z tym, dajcie bawić. Kurde, zawał, mówię, skończcie się bawić. Dobra, włożyłem. Zatankuj ktoś. I spadamy po kolejne rzeczy. Jak to się ta... Aha, tu masz wlew paliwa, tutaj kole wlewasz, gościu. Ty, dobra, ale ja mam... you spend less energy for flashbang. No, czyli ja ty będziesz czuję. Głównym fleszowaczem. Dobra, dalej za mną. O, widać go z daleka, tam co chodzi. A tu jest kolejny domek. Mam... Ej, nawet na zewnątrz jest kod. X to zero. Serio? No nawet na zewnątrz, no kurde, to tak to będziemy szukali godzinami tego kodu. Jak tu wejść? No drzwiami. Ale ich nie ma, więc nie wejdziesz. No a to nie moja wina, to samo się robi. To wchodzisz i się robi. Tu masz bateryjkę, tam możesz co odnowić. Szukam koła. Ja nie, Pawle. Coś jeszcze tutaj... lodówki nie mogę otworzyć. Może byś nie podjadał. Nie mam już baterii, jak coś chłopaki. Mam karki. Zawiniam klucz. Dobra. Utrzymaj go. Ale ja też mam klucz. Idziemy do kolejnego domu. No to naciął nam dwa klucze. No jeden wyrzućcie przynajmniej. No to ja bym... Jest stodoła. Pamiętajcie, że potrzebujemy trzech kół, jeszcze jednego kodu. Jak jednego? Trzech kodów. Nie, tutaj są dwa. W tym trybie są dwa. Wiedziałem, że zrobimy noobskie, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda zbrojownia, a że tutaj kodu szukasz nawet na zewnątrz, no to wiesz, jak jest. Siema, jest koło. Jest drugie. Koło do Passata sprzedam. Mamy dwa koła. Jest trzecie, siema. No to dobra, to chodźcie koła zanieść i w razie czego będziemy próbowali już szukać kodów, nie? Bierzecie? Mam baterię, lipa. No ja biegnę za tobą. Dobra, zbiórka, wycieczka. O, hoki komandos. Dobra, wyjaśniamy Rejka. Można go przejechać samochodem? Się robi czerwony, ziomek, nie jeepiapy. O, o, patrzcie, krzak. Wycieczka, tutaj mamy drzewa. Tutaj jest. Kamień. Głaz, to naprawdę ładny głaz. Naprawiam koło. Samo się naprawiło. Co mam zrobić z tym kluczem? No włożyć do auta, jak będziemy jechać, ale na razie nie wkładaj, bo idziemy szukać kodu ostatniego do armory. Chociaż... Ej, dobra, bo... dobra, ej, macie baterię? Macie baterię? Macie baterię? Ja nie mam. A full prawie. Podawać za mną. Mamy kilka opcji. Jest szansa, że trafimy za pierwszym razem, więc chodźcie. Albo za dziewiątym. Fu, dziesiątym. Koleś tu jest. Uwaga, ja teraz zostawiam pułapkę.
nie da się tyle razy odgadnąć. Zepsuj się zamek! Nie mam baterii, idziemy do auta, idziemy do auta, idziemy do auta, za mną, Ferajna, za mną. Tu jestem, migam, migam. Biegnij, biegnij, biegnij. Kto kieruje? Kto ma klucz? Ja mam klucz. O, to przypał. Mam nadzieję, że masz prawko. Ej, tu koło w ogóle obok samochodu leżało. No bo ja je wyrzuciłem dawnie. Musisz wejść do auta. Tu, kliknij tu. Nie da się. No to gdziekolwiek. Daj kluczyk, daj 1-2, 1-2. Albo daj mi klucze. Tak, teraz już tak. No? Otwieram. No i gituwa! I odjeżdżamy. Prawidłowo. Co? Dobra, widzowie, odlokowaliśmy właśnie Nightmare Mode. Jeżeli chcecie Nightmare Mode, dobijacie do 15 tysięcy w górę. Mateo, lecimy w kolejnym odcinku jutro Nightmare Mode. Co ty na to? Ale będzie. Tak, będzie śmiesznie, ale będzie fajnie.